Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Często piszecie do mnie a propos gruntów rolnych, działek budowlanych, co ja bym zrobił, gdybym dostał działkę lub jakąś tam właśnie jakiś grunt rolny w spadku. Czy lepiej to sprzedać, czy lepiej to zachować, czy może uprawiać, co z tym robić. Także zapraszam do oglądania, oczywiście prośba o łapkę w górę i subskrypcję i przechodzimy do odcinka. Moi drodzy, pierwsze i co chyba najważniejsze moim zdaniem, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakiej lokalizacji jest położony ten grunt. Bo jeżeli ten grunt, słuchajcie, rolny mamy położony gdzieś w kiepskiej, no dość lokalizacji, gdzie praktycznie nic nie możemy zrobić, nie możemy tego podzielić na działki, nie możemy tego sprzedać deweloperowi czy komuś pod budowę na przykład domu, no to raczej no, nic z tym nie zrobimy, nic nie wykombinujemy. I wtedy faktycznie, słuchajcie, jeżeli macie możliwość, warto by było może na takim terenie, jeżeli to nie jest szósta klasa, jakieś piaski, fajnie by było, słuchajcie, może pouprawiać jakieś warzywka, może mieć kawałek ogrodu, jakiegoś sadu, czegokolwiek, słuchajcie, właśnie dla Was. No przez to, że mamy grunt, na pewno jesteśmy, słuchajcie, bardziej, przynajmniej ja jestem taki, bardziej czuję się wolny, bardziej czuję się samodzielny. Wiem, że gdyby coś się stało, to zawsze kawałek tego gruntu mam. Nikt mi tego gruntu raczej, no tak myślę, nie zabierze, nikt mi tego gruntu nie zburzy, ten grunt, ta ziemia cały czas tam będzie, więc to jest, słuchajcie, wielki plus. Natomiast co jest drugim plusem i jak należy właśnie patrzeć na tą sprawę? No bo jeżeli coś dostaliście w spadku, jeżeli dostaliście coś, słuchajcie, w akcie, nie wiem, darowizny, czy po jakimś zmarłym przodku przeszło na Was cokolwiek, to bardzo często jako młode osoby, nie mówię o wszystkich, ale po prostu nie doceniamy, słuchajcie, tego, co jest nam dane. Ta osoba musiała ciężko na to pracować, ta osoba musiała ponieść kupę wyrzeczeń, żeby w ogóle ten grunt zdobyć, no a my to po prostu dostaliśmy, więc my to sprzedamy, mamy parę groszy, zaraz kupimy samochód czy coś tam. Jeżeli ktoś faktycznie nie chce tego gruntu uprawiać, ten grunt jest w słabej lokalizacji, weźmie za niego tylko i wyłącznie parę groszy, on myśli, że ten grunt nigdy mu nie wzrośnie na wartości, to ja bym, słuchajcie, w tym przypadku ten grunt sprzedał. Wiadomo, będzie parę groszy, kupi się może jakiś samochód, może się zrobi remont domu, może kupi się, no cokolwiek tam potrzebujecie. Może się włoży na przysłowiową lokatę, chociaż no teraz te lokaty nie działają, bo wiadomo jak to wygląda, jeżeli chodzi o inflację. Natomiast no coś z tymi pieniędzmi się zrobi. Natomiast w większości przypadków, słuchajcie, ja bym tego gruntu nie sprzedawał, bym ten grunt po prostu zostawił. Dlaczego bym go zostawił? No na przykład dlatego, że jest to, słuchajcie, ziemia. Tego się nie dodrukuje, tego się nie zburzy, tego nikt Wam, no tak myślę, tak jak przed chwilą wspomniałem, nie zabierze, więc Wy ten grunt już macie i to jest super, słuchajcie, to jest naprawdę super, że macie kawałek gruntu. Jeżeli ten grunt jest jeszcze w dobrej lokalizacji i nie pili Wam się, żeby sprzedawać, to ja bym, słuchajcie, to zostawił. Nie mówię tego dlatego, że jestem tutaj przez jakieś biuro nieruchomości czy cokolwiek wysłany, tylko mówię Wam to, słuchajcie, po to, żeby Wam pomóc. Ja bym tej nieruchomości nie sprzedawał, ja bym ją zostawił. Jeżeli nie potrzebujecie aż tak gotówki, zostawcie sobie tą nieruchomość. Może dla Waszych dzieci, może dla Waszych wnuków, może dla Was, może kiedyś coś się wydarzy w rodzinie, trzeba będzie ten grunt sprzedać, żeby zdobyć jakiś kapitał, a może będziecie chcieli kiedyś się tam rozwijać, może firma, może właśnie gospodarstwo, cokolwiek. Ja bym ten grunt, słuchajcie, zostawił. Jeżeli nie musicie, nie sprzedawajcie tego. To jest Wasza jakaś tam kawałek wolności. Macie kawałek gruntu, możecie gdzieś wyjść, możecie coś posadzić, coś posiać. Warto jest to zrobić. Trudno mi się odnieść, słuchajcie, do sytuacji każdego, bo każdy ma inną sytuację. Jeden dostał hektar, drugi dostał działkę 1000 metrów, trzeci dostał w fajnej lokalizacji, czwarty w gorszej. Więc nie jestem w stanie odnieść się do wszystkich. Jak napiszecie mi w komentarzu oddzielnie Wasz problem, to ja postaram się oddzielnie na ten problem Wasz odpowiedzieć. Natomiast generalnie ja bym gruntu nie sprzedawał, chyba że lokalizacja jest bardzo słaba. I po prostu faktycznie potrzebujecie teraz gotówki na CITO, zróbcie to. Natomiast generalnie, słuchajcie, ja bym gruntu w ogóle nie sprzedawał, bym ten grunt zostawił. I teraz tak, co jest tak naprawdę w gruncie najważniejsze, bo o tym warto mówić, to jest, słuchajcie, oczywiście lokalizacja. I tutaj ważne jest to, no, w zależności, czy to będzie działka budowlana, czy działka rolna, czasami warto taką działkę, słuchajcie, podzielić na działki. Ja wiem, że teraz to są olbrzymie koszty, koszty geodety, później poprowadzenia mediów, jeżeli byście chcieli coś tam więcej robić. Nawet, słuchajcie, ostatnio się dowiadywałem, bo taką działkę podzieliliśmy na cztery działki mniejsze, taki jeden grunt, to słuchajcie, sama wywrotka ziemi, czy sama wywrotka, słuchajcie, jakiegoś żwiru, żeby utwardzić tą służebność drogi tak zwaną, to są bardzo duże pieniądze. To się tak wydaje, ale to naprawdę kosztuje kupę pieniędzy, więc
Pytanie, czy wy to chcecie zrobić, pytanie, jak wy właśnie na to patrzycie pod względem i ekonomicznym, i finansowym, i czy ten grunt może u was poleżeć. Ja w ciemno bym grunt zostawił, jeżeli bym dostał, raczej się nie zapowiada teraz, żeby coś takiego w ogóle miało miejsce, ale gdybym dostał, czy mój znajomy, czy ktokolwiek, czy w rodzinie, radziłbym od razu, żeby tego nie sprzedawać. Nieważne, ktoś powie, grunty spadną, grunty wzrosną na wartości, grunty coś się z nimi stanie, czy się nie stanie. Nieważne, słuchajcie, grunt to jest grunt. Grunt to grunt zachować i ja bym po prostu ten grunt, słuchajcie, zachował i tego gruntu nie sprzedawał. Jak macie inne zdanie, prośba, żebyście się podzielili w komentarzu, bo też mnie to w sumie interesuje, jakie wy macie zdanie, co wy na ten temat myślicie, bo no jest to ważne ze względu na to, że na przykład część z was, myślę, ma jakąś działkę, zastanawia się, co zrobić, czy sprzedać, czy nie sprzedawać. Ja bym nie sprzedawał, słuchajcie, jak możecie, może komuś wydzierżawić, tak jak z mieszkaniem, mieszkania też bym nie sprzedawał. Chyba, żebym bardzo potrzebował gotówki, coś takiego by się, oby nie przydarzyło w moim życiu, musiałbym sprzedać ten grunt, czy to mieszkanie, wtedy bym to zrobił. Natomiast generalnie, słuchajcie, to jest takie dobro, którego bym nie sprzedawał. No bo tak, dzisiaj macie pieniądze, jutro tych pieniędzy nie macie, a teraz wydacie na, sprzedacie grunt, który, no zakładam, że jeżeli jest w słabej lokalizacji, to nie weźmiecie za niego nie wiadomo ile pieniędzy i co sobie za to kupicie? Nowy samochód, który wam straci na wartości za rok, dwa, pięć. Oczywiście można to zrobić. Ja też nie mówię, że każdy ma być przedsiębiorcą, inwestorem, tylko pytanie mówię, czy wam jest to potrzebne, żeby to robić. Nawet jak jesteście starsi, po 70, po 80, czy może jesteście młodzi, macie 30, 20, 15, może 40 lat i dostaliście, nie wiem, w darowiźnie czy w spadku przydział na taki grunt, ja bym, słuchajcie, tego gruntu nie sprzedawał. Trochę inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o współwłasność, kiedy okazuje się, że na przykład jesteś ty i jest ktoś z twojej rodziny, no to wtedy macie pół na pół, ale nie wiecie, która połowa, no to wtedy faktycznie, żeby się w to nie bawić, można sprzedać i za pieniądze, które będziesz miał, jeszcze trochę dołożyć, kupić grunt w innej lokalizacji. Coś takiego by było ok. Natomiast generalnie, jeżeli macie swój grunt, macie wytyczone granice tego gruntu, może już droga jest, nie wiem, wojewódzka, gminna, jakakolwiek, powiatowa przy tym gruncie, albo jakaś polna, ale może są media, nie jest jakiś bardzo zadrzewiony ten grunt, chociaż no tam drzewa to akurat najmniejszy problem w tym, to warto by było, moi drodzy, nad tym się zastanowić, żeby tego gruntu po prostu nie sprzedawać. Można to zrobić, natomiast wydaje mi się, że byłaby to głupota, jeżeli on jest w dobrej lokalizacji i wam te pieniądze nie są od razu potrzebne. Może ktoś tam kiedyś będzie się budował z waszej rodziny, może będziecie mieli jakiś inny pomysł na to. Na razie można tam posadzić, czy posiać zboże, czy posadzić jakąś marchewkę, pietruszkę. Raczej, no, jeżeli macie taki mały obszar, bo zakładam, że to nie będzie 50 hektarów, czy 10, czy 15, tylko raczej może hektar, może działka 1000 metrów, no to może właśnie jakieś tam warzywka, coś po prostu dla was, żeby było. Czy może jakąś ławeczkę, może tą działeczkę ogrodzić, coś tam podziałać, ale tego po prostu nie sprzedawać. Są takie ceny nieruchomości, ktoś powie, że to spadnie, ktoś powie, że to wzrośnie, w ogóle na to, słuchajcie, nie patrzcie. Nikt nie wie, jak to będzie w perspektywie miesiąca, dwóch, trzech. Generalnie patrząc na statystyki, grunty cały czas rosły, ale nie rosła wartość tych gruntów, tylko po prostu pieniądz, cena, wartość pieniądza spadała. Grunty trzymają swoją cenę. Bardzo dużo gruntów, słuchajcie, jest niedoszacowanych, gruntów rolnych. Ludzie nie wiedzą, po ile je sprzedawać. W ogóle się ostatnio dowiedziałem, że 1/5 chyba Krakowa, tych okolic, to są grunty rolne. Dużo miejsc jeszcze nie ma miejscowego planu. Dużo mieszkań w Polsce brakuje. Gdzieś ci deweloperzy będą musieli te mieszkania budować. Także ja bym poczekał, ja bym się nie wstrzymywał. Też może trochę na niekorzyść to mówię, bo powinienem wam powiedzieć, sprzedawajcie, ktoś tam będzie kupował, może ja coś kupię i coś później sprzedam za więcej. Ale mówię, robię to dla was, żeby wam pomóc. Także prośba o łapkę w górę i subskrypcję i podzielcie się, co wy na ten temat myślicie. Trzymajcie się, cześć.